Powstał w 1999 roku z inicjatywy Wandy i Kazimierza Potasiaków. Od tego czasu promuje milówkę w kraju i za granicą. Dziś zespół regionalny Hulajniki obchodzi jubileusz 25-lecia. Przez cały rok uświetniacie liczne wydarzenia i obrzędy muzyką, tańcem i śpiewem. Kultywujecie tradycje górali beskidzkich, przypominając o naszych korzeniach. Dokładnie. Cały rok staramy się uwiecznić naszymi występami. Zbieramy się od najmłodszej grupy, czyli tych sześciolatków, pięciolatków, pierwszoklasistów, po grupę średnią, gdzie są to dzieci typowo podstawówkowe. I mamy też grupę najstarszą, która składa się z osób już ze szkoły średniej. Dodatkowo w tym roku udało się nam jeszcze pozyskać byłych członków zespołu, którzy dołączyli do naszej tak zwanej grupy jubileuszowej i zatańczyli wspólnie. I tak samo też dołączyli rodzice. Warto dodać, że w okresie bożonarodzeniowym organizujecie również koncerty kolęd i pastorałek. Jesteśmy zespołem, który uwiecznia swoimi występami również wszelkiego rodzaju imprezy kościelne. Są to koncerty bożonarodzeniowe typowe w kościele, czyli śpiewamy pastorałki, kolędy, takie dedykowane typowo dla naszego regionu. Pokazujecie młodym ludziom, że można aktywnie spędzić czas i przy tym zawierać nowe znajomości. Na pewno spędzenie czasu na łonie zespołu regionalnego Hulajniki jest lepsze niż spędzenie go z telefonem w ręce, czy przed konsolą, czy przed telewizorem. Dzieciaki zażywają ruchu, zawiązują nowe przyjaźnie, które nie tylko kończą się przyjaźniami, ale kończą się też miłościami. Mamy zespołowe małżeństwa, które trwają do dzisiaj. Już 25-lecia zespołu regionalnego Hulajniki odbył się w ramach Nocy Świętego Jana. Na scenie występy zespołów regionalnych, zespołu Spodki Kulis, Lalik, zespołu Pieśni i Tańca Wierchy z Milówki. No i na zakończenie imprezy pokaz tancerzy Ognia Tesseract. Odbyły się warsztaty plecienia wianków. Wianki zostały puszczone na sołę. Tradycyjne ognisko z pieczeniem kiełbaski to również zawsze, każdego roku się odbywa. Także mam nadzieję, że wszyscy spędzili miło tutaj czas. Wiktor Martosz, Beskid Live.